Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Martyna Dołęga, świeżo upieczona brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów. Dzień dobry. Ładnie to brzmi, mistrzyni świata, niezależnie czy juniorów, czy seniorów, no to coś wspaniałego, coś fantastycznego. No, na pewno jest to duże osiągnięcie i fajnie się to słyszy z ust innych osób. Czy widziałaś artykuł ze swoim tatą w roli głównej, bo on też był jeszcze przed Twoim przyjściem na świat mistrzem świata w Sapporo chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Widziałam. To tak, może to powiedzieć, tradycja rodzinna jest kontynuowana i też fajnie, że poszło w ślady taty tak dokładnie. No, na pewno jest to też bardzo fajne uczucie, że już powoli osiągam coraz wyższe osiągnięcia i mam nadzieję, że dorównam kiedyś tacie. Te same zawody, jak to wyglądało? W ogóle ile czasu jesteś w Meksyku, na tak daleko od domu, od Polski, od tego normalnego reżimu treningowego, żeby doszło do zawodów, jak to wygląda tak dzień po dniu, jakbyś powiedziała, co robisz w Meksyku aż do właściwego startu? To może zacznijmy od tego, że przed Meksykiem, przed wrotem do Meksyku byłam 2 tygodnie na obozie w Spale. Tam trenowaliśmy całą kadrą i przygotowywaliśmy się, robiliśmy ostatnie szlify do tych zawodów. Później wyleciliśmy do Meksyku. Ja akurat przed swoim startem byłam 5 dni, więc miałam czas na zaklimatyzowanie się, bo wiadomo, tam jest minus 7 godzin, więc to też jest dla nas duże obciążenie, bo jednak organizm inaczej funkcjonuje. Też tym trenowaliśmy i wystartowałam. Dobyłam medal i wyciągnął dom. Jak to wygląda organizacyjnie? Czy na przykład inaczej zawody wyglądają w Polsce, w Europie, a w Meksyku? Czy jednak jak jest impreza już tak wysokiej rangi Mistrzostw Świata, to jest to tak dopilnowane, że zależnie od kraju, od miejsca, wszystko jest załatwione tip-top? Powiem szczerze, że już miałam okazję wystartować na prawie wszystkich imprezach. Jeszcze nie wystartowałam na Igrzyskach Olimpijskich, więc nie wiem, jak to wygląda. Ale jeżeli chodzi, że to już są Mistrzostwa Świata, to już są te zawody na trochę wyższym poziomie niż na przykład Mistrzostwa Polski, gdzie uważam, że i tak u nas zawody są dobrze organizowane. Jednak jest więcej rzeczy do załatwienia na takich zawodach. Trzeba wszystko ogarnąć, hotele, inną osobą, wyżywienie, dojazdy na treningi, na halę sportową, na starty, na wagę, powrót z kontroli antydopingowej, więc są to zawody na wyższym poziomie. Jeżeli chodzi też o organizację, sam wygląd sali bardzo mi się podobał w tym roku i uważam, że były to zawody na dużym poziomie. Byłeś już drugi raz w życiu w Meksyku, czy w ogóle była okazja pozwiedzać, choć zobaczyć tego ciekawego kraju, choć 1-2 dni, czy nie dało rady, tylko treningi, reżim i ten sztywny, trzymanie się sztywno planu, jaki był ustalony? Miałam okazję być w Meksyku w tamtym roku na Mistrzostwach Świata do lat 17, gdzie zajęłam 4. miejsce. I udało mi się tam być 13 dni, więc miałam wtedy dużo czasu na odpoczynek, na zwiedzanie. W tym roku niestety byliśmy troszkę krócej, ponieważ przyjechałam przed startem 5 dni. Wracałam następnego dnia od razu po starcie. Troszkę pozwiedzałam, ale wiadomo, przed startem nie mamy za bardzo czasu, kiedy gdzieś wyjść i wolimy odpocząć. Nie po to trenowaliśmy tyle czasu, żeby przed startem, nie wiem, chodzić, balować, powiedzmy, męczyć się, tylko właśnie wtedy stawiamy na regenerację i skupienie się przed startem. Czy przedstawiciele związku, którzy byli z Wami, oni wspominali o tej czarnej serii medalowej, że od 2008 roku nikt na tej imprezie tej rangi z Polaków nie zdobył medalu? Czy to gdzieś było w Waszych głowach, bo Ty to przełamałaś, tę czarną pasę, no ale to jest naprawdę bardzo długi okres w podnoszeniu ciężarów, który w Polsce ma długie tradycje i bogate. Słyszałam o tym, że ostatni medal właśnie był zdobyty na Mistrzostwach Świata 15 lat temu i dało mi to lekką motywację. Też wiedziałam, że jestem wysoko na listach, bo wstępnie na listach byłam na 2. miejscu, ale jadąc na te zawody czułam się już zmęczona. Nie czułam takiego fajnego, na przykład przed startem na Mistrzostwach Europy czułam taką moc, że wiedziałam, że na dużo mnie stać. A jadąc do Meksyku, teraz czułam się już taka zmęczona, nie wychodziło mi na treningach tak, jakbym chciała, strasznie się denerwowałam, brałam wiele łez na treningach i naprawdę już traciłam jakąkolwiek nadzieję, już momentami nawet chciałam zrezygnować z tego wyjazdu, chociaż wiedziałam, że też nie mogę. Miałam wiele osób, które mnie wspierały i cieszę się, że ja miałam przy sobie, bo gdyby nie one, to wydaje mi się, że nie udałoby mi się zdobyć tego, co zdobyłam. Drugie miejsce na liście rankingowej, małe srebro, duży brąz. Mimo wszystko rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Lekki niedosyt jest w tobie. Jest niedosyt, ponieważ wiem, że gdybym była w formie życiowej, mogłabym zostać mistrzynią świata. Jednak też jestem się bardzo dumna, naprawdę, bo przed przyjazdem na start, przed wagą,
miałam w głowie, nie nastawiałam się na nic. My jak jesteśmy, nie patrzymy na listy. Jak widzimy listy startowe, powiedzmy byłam druga, ja nie patrzę na to, że o, jestem druga, to będę druga. Nie można tak patrzeć, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na starcie. Zawodniczka może spalić, może akurat to nie być jej dzień. I sport jest nieprzewidywalny. Dużo rzeczy może się wydarzyć na pomoście głównym. I jadąc na start w Meksyku, nie nastawiałam się na nic. Nie nastawiałam się ani na medal, ani powiedzmy na gorsze miejsce. Po prostu jechałam, wiedziałam, że muszę zrobić swoje. Akurat tamtego dnia dałam z siebie wszystko, na co było mnie tylko stać. I na szczęście udało się zdobyć ten medal, z którego i tak jestem naprawdę bardzo dumna. Same zawody, był jakiś trudny moment, czy któraś próba była szczególnie dużo się kosztowała, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak to w ogóle przebiegało, jak to osoby, które może tak nie śledziły dokładnie konkursu, bo godzina w Polsce była pierwsza w nocy. Trudna dla wyśledzenia tak na bieżąco twoich zmagań ze sztangą. No, na rozgrzewce czułam się bardzo dobrze, ale wychodząc na pomost, no, czułam strasznie ciężką sztangę. Dziwnie to może zabrzmieć, ale u nas, no, dźwigam ciężary, to ciężka sztanga, ale u nas są takie momenty, że czujemy na przykład lekko, czujemy się super, tak sztywno, fajnie, a ja tego dnia nie czułam tego, ale nie czułam też tego przez ostatnie dwa tygodnie, przez ostatnie dwa miesiące trenowania, więc wiedziałam, że i tak muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało i starałam się jak najbardziej. W pierwszym podejściu wywaniu zaliczyłam 90 kg, następna próba była nieudana na 93, w trzeciej udało na 6 mi się to wyrwać. I w podrzucie niestety zaliczyłam tylko jedno podejście, drugie na 111 kg. I też tam była niezła zabawa, trochę musiałam biec do pomostu, no ale tak czasami bywa. Wróciłaś do Polski, przywitanie godnej mistrzyni, bo myślę, że duża niespodzianka dla siebie, że zostałaś tak a nie inaczej powitana, gdybyś mogła o tym powiedzieć, jak na lotnisku zostałaś przywitana. No to przede wszystkim bardzo dziękuję firmie Maxim, Sport Siedlce i mojemu nowemu klubowi Eko Sport Siedlce za tak miłe przywitanie mnie. Na lotnisku jeszcze nigdy nie miałam okazji uczestniczyć w takim przywitaniu. Było naprawdę to super uczucie, że jednak są osoby, które mnie wspierają, oglądają, życzą mi jak najlepiej i bardzo miło z ich strony i bardzo się ucieszyłam. Teraz chyba czas na wolny dla Ciebie, może jeszcze odpocząć, bo ten rok był bardzo pracowity, bardzo nerwowy. Myślę, że dużo nauki też wyciągnęłaś z tego roku. Jakie teraz plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Pewnie reset od tej sztangi, bo już za dużo tego było w tym roku. Przede wszystkim właśnie w najbliższym tygodniu chcę odpocząć. Tak totalnie. Muszę jakby odpocząć, bo już widzę, że mój organizm nie daje rady i jestem wykończona całym rokiem, bo od samego początku już mocno trenowałam, naprawdę bardzo mocno i ciężko znaleźć osobę, która przez cały rok jest w szczytowej formie. Ja w tym roku tą formę wywoływałam 6 razy, więc jest to naprawdę bardzo dużo i mało komu udaje się to utrzymać na takim wysokim poziomie. Dlatego teraz planuję odpocząć i będę się przygotowywać do najbliższych zawodów ważniejszych, które będą dopiero w przyszłym roku, więc w tym roku będę miała jeszcze jeden start na Pucharze Polski Kobiet za tydzień, ale będzie to taki start dla zabawy, że tak to powiem. Nie będę tam wchodziła na duże ciężary, nie będę biła jakichś rekordów, po prostu jadę, żeby wystartować, pokazać się. I to coś rodzaju roztrenowania. Tak, dokładnie. Teraz nie zamierzam już dotykać sztangi, ponieważ muszę poczuć taki głód, żeby po prostu zaczęło mi wszystko wychodzić. Muszę odpocząć. Uważasz, że 6 razy budowanie tej formy optymalnej szczytowej to jest za dużo? Tak jak oceniasz swój organizm i swoją karierę, to jest przesada 6 razy? Czy jednak no, mimo 6 razy budowania optymalnej formy dałaś radę? Wydaje mi się, że i tak dałam radę i wiem, że wkładałam w to dużo serca i wiem, że te wywoływanie formy 6 razy w tym roku to było sporo, ale dawałam radę i znam też osoby, które też startowały powiedzmy 6 razy do roku na takich ważnych imprezach i musiały mieć być na wysokim poziomie. Czy doszłaś do granic swoich możliwości, czy już na przykład jakby ktoś powiedział 8 razy w roku musisz wywołać optymalną formę, to już jest nie do zrobienia? Wydaje mi się, że byłoby to ciężkie, jakbym miała na przykład za powiedzmy 3 tygodnie wystartować na jeszcze jakiejś dużej imprezie i
pokazać się z jak najlepszej strony, wydaje mi się, że byłoby to bardzo ciężkie, ponieważ już widziałam, jak wyglądały moje treningi przez ostatni miesiąc. Ja już naprawdę bardzo się męczyłam, sztanga była dla mnie ciężka, denerwowałam się i nie było to proste. Jednak trzeba odpocząć, żeby to sprawiało frajdę, a nie żebym się męczyła, bo też przez takie trenowanie na zmęczeniu i jak nam coś nie wychodzi, często przychodzą kontuzje, ale lepiej odpocząć niż nabawić się jakiejś kontuzji. 2024 rok to jest rok wyjątkowy, to jest rok Igrzysk Olimpijskich. To jest cel, czy spokojnie do tego podchodzisz? Uda się, to się uda. Wiadomo, system kwalifikacji jest bardzo skomplikowany. No jesteś jeszcze młoda i będą Igrzyska w Los Angeles jeszcze w równie ciekawym miejscu jak Paryż. Jak do tego podchodzisz? Czy to jest twoje marzenie, żebyś wystartować przy pierwszej możliwej próbie? Szczerze mówiąc, miałam straszne parcie na szkło na początku tego roku, ponieważ jeszcze nie było wiadomo, czy Igrzyska w Los Angeles będą, że się podnoszenie ciężarów, czy będzie na Igrzyskach w Los Angeles. I miałam strasznie parcie na szkło, no bo jednak też fajny bieg bym miała, 19 lat na Igrzyskach w Paryżu. To by było naprawdę już wielkie osiągnięcie, samo zakwalifikowanie się, nie mówię o medalu, ale samo zakwalifikowanie się, start na Igrzyskach Olimpijskich, to jest marzenie każdego sportowca. Ale teraz jak już wiem, bo jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że właśnie te Igrzyska będą w Los Angeles, podchodzę do tego tak spokojnie. Wiem, że bardzo ciężko byłoby mi się zakwalifikować do Paryża, ponieważ poziom jest ogromny. I podchodzę do tego tak, że co ma być, to będzie. Może się uda, może nie, zobaczymy. Ale celuję w Los Angeles. Wolę teraz zająć się swoimi zawodami juniorskimi, bo mam dopiero 18 lat, więc mam jeszcze 2 lata, żeby na przykład wystartować na Mistrzostwach Świata do lat 20. I zdobywać tam medale, a na zawody seniorskie przyjdzie jeszcze czas. Na koniec chciałbym zapytać o sponsorów. Sport kwalifikowany, sport zawodowy, no nie może działać bez sponsorów. Takie są czasy, to już nie są te czasy, kiedy ktoś własnymi nakładami, czy klub mu aż tak pomoże. Jak to wygląda u ciebie? Czy masz wsparcie ze strony miasta, ze strony klubu, ze strony prywatnych osób, jak to związku, jak to wygląda u ciebie, jak radzisz sobie z tym życiem finansowaniem? No już jesteś dorosła, więc to też musisz utrzymywać się. No to mam stypendium z klubu mojego, do którego należy, do EcoSport Siedlce. Mam również sponsora, Maxima. No i mamy tam jeszcze różne środki z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. W sensie, jak zdobyliśmy na przykład jakiś medal, zdobyliśmy jakieś miejsce, tak jak ja na przykład, podajże 7 albo 8 miejsce miałam w Mistrzostwach Europy Seniorów, 7 chyba. To jest ministerialne stypendium. Tak, to mamy stypendium z ministerstwa. Czyli miasto, pomimo tego, że jesteś Siedlczanką, rodzony w Siedlcach, to nie za bardzo pomaga tobie w rozwoju kariery. Nie za bardzo. No niestety, no miejmy nadzieję, że może po tym wywiadzie to się zmieni, bo nie ma wielu mistrzów świata, nawet juniorskich, wywodzących się z Siedlec. No, trafiłaś do, można powiedzieć, że elitarnej grupy. No i pewnie będzie jeszcze lepiej. No, miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.